Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie może pochwalić się jedyną w regionie pracownią odnawialnych źródeł energii. Projekt przygotowany został specjalnie po to, by kształcić uczniów powstałego w tym roku kierunku technik, instalacji i systemów energetyki odnawialnej. Znajdujemy się w pracowni odnawialnych źródeł energii, która powstała dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracują cztery instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii. Instalacja zasilana z turbiny wiatrowej, instalacja fotowoltaiczna, instalacja zasilająca w ciepłą wodę, instalacja solarna oraz mamy instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła z rekuperacją. W pomoc podczas przygotowywania pracowni włączyli się również uczniowie Technikum Budowlanego. Nasi uczniowie kształcący się w branży budowlanej pomogli, wykonali w zasadzie wszystkie niezbędne prace budowlane, a mianowicie położyli płytki, pomalowali salę. Uczniowie, którzy odbywają zajęcia praktyczne nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego pod okiem nauczycieli zawodu. Jak zauważa starosta Waldemar Wyczachowski, energetyka odnawialna to obecnie bardzo silny trend zarówno w Polsce, jak i Europie. Jego rozwój będzie gwarantował zatrudnienie młodym absolwentom technikum. Także Bełchatów ma ku temu silne podstawy. Mamy koncern PGE, który w energetyce jest liderem oraz jesteśmy zielonym powiatem. Nasze działania, jeżeli chodzi o powiat bełchatowski, są nakierowane na ochronę środowiska, a tego typu instalacje, tego typu działania są przede wszystkim z tym powiązane. Jednym z uczniów pierwszego roku nowego profilu technikum jest Przemysław Gryś. Na jego decyzję dotyczącą wyboru kierunku nauczania wpływ miało nie tylko zainteresowanie tematyką źródeł odnawialnych, ale także fakt, że powstanie taka pracownia. Słyszałem, że będzie duża inwestycja w ten kierunek ze strony właśnie szkoły ponadgimnazjalnej, więc postanowiłem, namówiłem kolegów, żeby przyszli razem ze mną do tej klasy. No i tak jakoś się stało, że tu jesteśmy i że się tu uczymy. Z pracowni na stałe uczniowie będą mogli korzystać od przyszłego roku szkolnego.